O tym, jak trudno współpracuje się mediom z wągrowieckimi stróżami prawa, na własnej skórze przekonali się dziennikarze, którzy dla swoich widzów i czytelników chcieli przygotować rzetelną relację z akcji pod autokomisem, gdzie doszło do strzelaniny. Pracujących dziennikarzy, którzy za zgodą właścicielki mieszkania przebywali w sąsiadującej z autokomisem kamienicy, policjanci przegnali na strych, by ci przypadkiem nie zarejestrowali zachowania snajpera znajdującego się obok w pokoju. Twierdząc przy tym, że na strychu to spokojnie dziennikarze mogą sobie robić zdjęcia. W mieszkaniu razem ze snajperem zostali jednak lokatorzy. Nie będzie takiego materiału. Po niespełna 3 minutach, z niewiadomych przyczyn i z bojową miną na strych wkroczyli policjanci z Wągrowca. Pan wyłączy kamerę, dobrze? Nie podając przy tym żadnej podstawy prawnej, dziennikarzy z poddasza wyrzucali siłą. Co się boicie? Czy wy się boicie o kamerę? Polecam panu opuścić ten strych. No ale ja z pana polecenia... Ale to są takie małe dziewczynki. Przyśnij patrol na interwencję na ulicy Przymusowa naprzeciwko komisu na strych. Nie. Proszę mnie dotykać. Polecenia. Ale proszę mnie dotykać. Dziennikarzy na służbie. To rozumiem, jest panu... Proszę wyjść. Proszę wyjść. Ja jestem moja legitymacja służbowa. Dobrze, znamy, wiemy. No. Ale niech pan mnie nie szarpie. No nie pan nie stawiał. Nie pan mnie nie szarpie. Nie pan nie stawiał. Ja pana nie atakuję, pan mnie atakuje. Nie pan mnie zostawia. Niech pan mnie nie wypycha. Niech pan opuści to. No niech pan mnie nie wypycha. Niech pan opuści to. Niech pan. Ale czemu pan mnie chce wypchnąć? Co robicie? Czemu nas wyprowadzacie? Proszę z siłą to. Ale ja się. W tym samym czasie lokatorzy kamienicy z okien swoich domów spokojnie mogli oglądać i nagrywać wszystko to, co dzieje się pod autokomisem. Nie jest pomieszczenie ogólnodostępne, proszę wyjść to. Jak nie jest ogólnodostępne? Nie jest ogólnodostępne. Jak nie jest ogólnodostępne? Było otwarte. Całej akcji na strychu pikanterii dodało błyskotliwe śledztwo. Jego efektem było domniemanie włamania. No, prawdopodobnie było włamanie. Panowie są osobami nieuprawnionymi do korzystania z tego strychu. Proszę mnie ewakuuje. Ale przed ewakuacją jeszcze panowie nas żeście szarpali, tak? Proszę bardzo, było moje polecenie. Po tej decyzji dziennikarze razem z mieszkańcami kamienicy posłusznie opuścili rzekomo zagrożony budynek. Problem jednak w tym, że policjanci wobec pracujących dziennikarzy użyli przemocy jeszcze przed decyzją o ewakuacji, a na strych w tej kamienicy wejść mógł wtedy każdy. Bo tak jest pana zawód, że pan się niepotrzebnie naraża. Może i naraża, ale to dla widzów i czytelników. Teraz dziennikarze jeszcze bardziej narazili się wągrowieckim stróżom prawa. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zdobycie informacji od policjantów z Wągrowca na miejscu zdarzenia graniczy niemal z cudem. My na razie wykonujemy czynności. Ale ja dlatego pytam, czy będzie taka możliwość? Zawsze za to można usłyszeć wyuczoną formułkę. Pan kiedy skończy, ale to wszystko z rzecznikiem. Z dyżurnego z rzecznikiem, tak? Proszę za pojazdy się cofnąć, tak? A wystarczy wyjechać poza granicę panowania komendy powiatowej z Wągrowca, by się przekonać, że można. Spokojnie i bez arogancji. No i bez rzecznika. Prawdopodobnie przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. A w Wągrowcu? W Wągrowcu dziennikarzom nie pozwolono rejestrować akcji pod autokomisem, bo jak twierdzili policjanci... Dostajecie nasz materiał operacyjny, który jest kręcony. Dzisiaj będzie materiał, okej? I rzeczywiście, materiał był. Późnym wieczorem aż 30-sekundowy fragment, na którym mało co widać, za co naszych widzów serdecznie przepraszamy. Pożyczyłam z policji lornetkę i teraz nie ma właściciela, żeby mi ją oddał.